zabrałem ją na randkę, spytałem się, czy będzie moją dziewczyną. Przyszedł czas, by spytać się jej, czy zostanie moją żoną. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że postaram się oświadczyć mojej dziewczynie. Zobaczymy, jak to będzie. Jak widzicie, Davik tam w oddali biega, więc szybko do niego podskoczymy. Halo, halo, Davik, witam bardzo serdecznie, ale szybko do niego podskoczyłem. Dzień dobry, jak my dawno ze sobą po prostu nie mieliśmy okazji porozmawiać. Nie wiem, czy ty wiesz. No właśnie, to chciałem powiedzieć, bo ty nie wiem, czy wiesz, ale. No, pochwalę ci się. A, na ławeczkę, dobrze, w sumie to jest dobry plan. Chodź na to, żebyśmy naprzeciwko siebie siedzieli. Okej. Opowiadaj, co tam u ciebie, stary toście? Powiem ci tak. Stało się dosyć sporo, dawno nie mieliśmy okazji rozmawiać, dawno się nie widzieliśmy. Mam dziewczynę. Żartujesz? Nie, naprawdę mam dziewczynę. Naprawdę. No, nie gadaj. No, serio. Ale co, masło masz? Masło? Nie, no to... Nie, no mam dziewczynę, normalną dziewczynę, stary, no właśnie, też nie spodziewałem, że ktoś taki jak ja, taki tost, kurde, spalony po bokach, będzie miał mieć normalną dziewczynę, chłopie, to też jest dla mnie nienormalne. No, nie wiem, czy widziałeś na serwerze, Nick ma taki milkarz, jest teraz na serwerze. Co ty gadasz, że ona jest twoją dziewczyną? No, stary, kurde. No właśnie, właśnie, tak też sobie gwizdałem w momencie, jak mi się udało. No słuchaj, zabrałem ją na randkę, zabrałem, jakby spytałem się jej, czy będzie moją dziewczyną i zrobiłem taki, no mega to było, stary, no musisz to zobaczyć na filmie jakimś u mnie na kanale. I w dzisiejszym odcinku chciałem po prostu się jej oświadczyć. Żartuję, nie, jak oświadczyć? Nie? Czemu nie? No myślałem, że to będzie dobry pomysł, nie, no bo w sumie to już, wiesz, tak... Zaczekaj, ile jesteście razem? No nie wiem, z tydzień, może troszkę dłużej. To się już oświadcza, no bądź coś, a w ogóle... No bo ja jestem w niej zakochany po czoło. No ale miałeś już takie pierwsze rzeczy, wiesz, że tam jakiś obiad z rodzicami. O, ale takie... nie znam, jakby tu nie ma rodziców. Od tego się zaczyna, przede wszystkim... Ale ja nie wiem, czy tu z jej rodzice są. Musisz wiedzieć. Ale ona się tutaj pojawiła nagle, stary, ona się tu nagle pojawiła. Ja nie wiem, czy ona ma tu rodziców, ja na przykład nie mam rodziców tutaj. No, w sumie to jest prawda. A ty masz? Mam lepszy pomysł. A ty miałeś tu tatę, ale to on tu jakoś przyjechał i gdzieś, nie wiem, ale wybrał się na wakacje. Ale to jest wariat, wariatkowie teraz jest, wygrany z tego. Rozumiem. Czekaj, mam lepszy pomysł, ale pomysł dobry. Taki, no dobra, że zrobisz jej fake oświadczenie, takie żarty. A to nie, będzie za mocne? To nie będzie za mocne? Nie, po prostu sprawdzimy, w sensie ty sprawdzisz, czy ona ciebie na 100% chce, wiesz, jako męża, jako takiego... No dobra, a jak mam to sprawdzić? No potrzebujesz jakiś pierścionek elegancki i się oświadczysz. Słuchaj, no ja już myślałem o tym wcześniej i patrz, przygotowałem sobie coś takiego, żeby to jej dać na oświadczyny. To ile to kosztowało? No sporo to kosztowało, nie? Stary, to mnie kosztowało 3 dni w kopalni i 2 dni na zewnątrz. No dobra, no to w sumie będzie dobra, okej, to sobie to weź, czekaj. Czemu ci nie mogę na G? Coś się zepsuło mi tutaj z rąk. No bo na kusie wyrzucę, nie na G. Nie no dobra, ale zapomniał jak się gra w Minecraft. Dobra, nieważne, w każdym razie wydaje mi się, że to by było dobre. No myślę, że to jest dosyć mocarny jakby taki kryształ oświadczynowy, nie? No jest git, no jak ja bym był dziewczyną, to na to... Tylko, no jeżeli to jest fake, to wiesz, to tak ona może to wziąć na poważnie, jak jej daje takie bogactwo, nie? No właśnie, ale ma to wziąć na poważnie, żeby sprawdzić. No tak, w sumie racja. No tak, ale to jej będzie przykro, stary, jak ja tak zrobię. Jakoś tam przepraszam. Ona się obrazi, obrazi się i ucieknie z serwera, stary, nie będzie. Dobra, zrobisz jej tosty, nie gadaj, chodź, idziemy do niej. Myślisz? No ona powinna być u siebie na chacie. Ja będę księdzem, wiesz, ja będę księdzem tutaj, będę wam robić. Będzie trzeba wybudować kościół, jest kościół tu? Nie, ale możemy zaraz zrobić. No więc będzie trzeba rozpocząć budowę, bo ja muszę wziąć ślub w kościele z nią. Normalnie przed ołtarzem. Nie, weźcie ten ślub na... W plenerku, stary, na górze. Dawajcie. Tu w ogóle, bo to nie wiem, czy wiesz, ale tu powstało kino. I to kino właśnie powstało, ona zrobiła to dla mnie, prezent mi zrobiła taki, że kino tu. Bo kurczę, tylko ja popatrzyłem na plany Palionowa i tu przed tym stał dom taki. No właśnie, stał tu pewien domek. Ale ja nie wiedziałem o tym, że to tu budują. Więc to było tak, że tu stał ten dom i na planach był i był i się zmył. Dom się przeniósł. Nie, to może to tu było. Ale nie, sobie, bo tam... nie, dom ale stał tam, ale wznowiliśmy konstrukcję. Ale powiem ci, że wyszedł, jakby renowacja wyszła bardzo dobrze. No, praktycznie tylko tam było jeszcze podziemia, a tu nie ma już, widzę. Tak, no niestety, no ale... Ale to nie było nikomu aż tak potrzebne, dobra, rozumiem. Dobra, idziemy. Jak ten zamek w ogóle mocarnie wygląda nocą. No, to prawda.
Ale no, pięknym zamku mieszkamy. Słuchaj, to jest niesamowite, że ty mieszkasz piętro wyżej niż ja i my się tak rzadko widujemy. Musimy się częściej spotykać na kawkę. Dobra. To ja ciebie zapraszam na żabie pogaduchy. Dobra, żabie pogaduchy. Chodź teraz, tak? Ona jest u siebie, tak? Tak, powinna być u siebie, w sensie, no nie wiem, tak mi się wydaje, że tu to jest jedyne miejsce, w którym może być z takich rzeczy, które pewne są, że mogłaby być, wiesz o co chodzi. A tu w ogóle co to jest? Co to złoto tu robi? Że tu oświetlę. Co to złoto tu robi? Właśnie nie wiem. Czekaj, coś jest pod tym. Wow. Sekretna baza? Ale słyszysz, tutaj jest takie to syczenie tych tego golema, co on tak baguje bloki. On tu gdzieś jest. Nie, uciekaj od niego. To lepiej go zabić, póki... Nie, lepiej go w ogóle się do niego nie zbliżać. Dobra, no to uciekamy. Czekaj, musisz tak sobie zniszczyć to teraz. Myślałem, że po prostu zrobimy tak. Aha, no w sumie też tak można. No nie, ale teraz to tu nie pasuje, czego trzeba to zamienić. No nie mam schodu. Masz crafting? Właśnie nie. Czekaj, mam schodek idealnie jeden, dobra. Uwaga, o, naprawione, superancko. Nie wiem, kto to zniszczył. Superancko, a złoto... A jakbyśmy tutaj? A ty zabrałeś to złoto. Zobacz, jakbyśmy tutaj zrobili. Ja tutaj będę księdzem i tutaj będziesz stał z nią i ja będę wam mówił tutaj tę regułkę, nie? Że tu w plenerku, tak? No znaczy tak, nie, tak, bo ty musisz nam mówić, bo my nie znamy jej na pamięć, nie? Tu tak pod gołym niebem, pod blaskiem gwiazd. To by było dobre, mi się to podoba, podoba mi się ten pomysł. Tylko no właśnie, nie wiem, decyzja w takich rzeczach należy do faceta czy do kobiety? Czy wspólna? Chyba wspólna, ale ja tak wiesz, ja bym wolał, żeby jej zrobić niespodziankę, nie? Że ja jej, wiesz, jakby nie powiem, gdzie to jest i ją pewnego razu zabiorę i ona nagle będzie na ślubie swoim. Nie będzie wiedziała, co tam robi, skąd się wzięła, w ogóle tak nagle hop, siaba, daba, jest na ślubie. Chodźmy najpierw do niej i zobaczmy. Dobra, sprawdźmy w ogóle. Nie ma co planować, tak, jeżeli nie wiadomo, czy ona w ogóle chce. Więc masz rację. Pójdźmy i sprawdźmy. Ona gdzieś tam na górze... Jest, widzę jej nick. Dobra, jest u siebie na chacie. Więc dobra, postaramy się. Tylko ty, stary, musisz stać trochę dalej, bo ona nie może tego widzieć. Ty łopatą go zabiłeś? Nie. A, Nieudacznikiem. Dobra, już myślałem, że to łopaty po prostu, bo miałem taki przebłysk, że widziałem, że łopatę wyciągnąłeś i mówię, co ty gadasz, że ty naraz łopatą zabiłeś tego. Dobra, ja czekam tutaj. Czekam. Ty czekasz? No, nie, ja jestem stary, jestem zestresowany. Daj mi kopniak w tyłek na szczęście. Tak, cyk. Dzięki wielkie. Ale jestem o kurczę, stary, tu coś leżało. Ona chyba tam jakieś remonty robi. Dobra, idę. O, nie mogę tam dojść. Czekaj. Idę. Halo. O, cześć. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Co tutaj robisz? Jak widzę, to się troszkę pozmieniało. Pozmieniało się tu kolorystycznie, widzę, ale fajnie, podobało mi się. Aha, myjesz podłogę, chciałaś powiedzieć. Myję podłogę dzisiaj, rozumiem. Wymieniasz panele z brudnych na czyste. Dokładnie. Rozumiem. Słuchaj, przyszedłem tutaj w bardzo... Albo nie, chodź, idziemy. Chodź za mną. Musimy to zrobić w innym miejscu, to nie może być tak w tym miejscu. Chodź, dobra, może być tu na tym placu. Słuchaj, przychodzę tu przed twoje oblicze, because chcę się ciebie spytać, czy zostaniesz moją żoną. Chciałbym ci jakby dać ten kryształ w formie zapytania. Przyjmiesz go? A nie, musisz go... Wow, jaki ładny. ale tak czy nie? No. No? Tak. Że tak, ale tak niepewnie. Tak, bardzo pewnie. Tak, bardzo pewnie? Zaskoczyłeś mnie. No ja lubię zaskakiwać, ale ojejku, jestem trochę w tarapatach w tym momencie. Bo ja chciałem się oświadczyć, ale to był... Prank, bo chciałem sprawdzić, czy się zgodzisz po prostu. Prank? No, tak. Nie, Drillo. nie zabijaj mnie! Nie, prank? No, ała, nie, przepraszam, ja nie chciałem! Prank? Nie, mi proszę! Ty myślisz, że możesz tak nie prankować? Nie, przepraszam! Nie. Widzowie, musimy się schować, Dave nam źle doradził, on już uciekł, co na pewno. Czekajcie, wsiadam w kaczuchę. Nie, muszę uciec przed nią. Co ja zrobiłem? Co ja narobiłem najlepszego? Jak ja ją zraniłem w tym momencie? Dave! Halo, gdzie jesteś? Tu jestem! Stary, to był zły pomysł!
Ja nie mogę, no stary, odrzuciła, jak powiedziałem, że to jest troll, że chciałem... Czemu powiedziałeś? No bo miałem sprawdzić... nie mówić, ja bym wam zrobił regułkę ślubną. No ale to miał, mówisz, że to miał być troll. W sensie, że ja miałem pójść i sprawdzić tylko, czy ona chce. No i... Na końcu byś nie powiedział, że to troll. No i powiedziałem jej na końcu. Czai, że ja się jej spytałem, ona powiedziała tak i ja powiedziałem jej na końcu, że to był troll i ona zaczęła mnie bić i chyba, nie wiem, poszła płakać teraz. Ja myślałem, że ja tutaj będę wam mówił, że chcecie siebie za stulecia jeszcze trzymać za rączki itp. A że aż tak długo, żebym ją trollował. Ja, ale zepsułem to. Ale ona by się jeszcze bardziej obraziła na mnie, jakbym tak zrobił. A tam gadasz. Ja nie wiem, chyba powinienem pójść się przeprosić, nie? Czy nie? No, a to go jeszcze nie zrobiłeś? No nie, no bo ja, ona zaczęła mi bić z Tiger Sworda, stary, ja musiałem uciekać. To było, to się ważyło chodźmy, moje życie, wiesz, o co chodzi, nie? Chodźmy do niej razem. Czekaj, dobra. Ale to jakieś kwiatki se weź, co ty tak... No, to masz rację. Ja nie mogę, jak ty dobrze, że ze mną idziesz, czekaj. Muszę zajść po bez chyba, bo... Albo nie, róża tu jest? Czekaj, co to jest? Nie, to jest mak. Muszę zajść po różę, stary, albo... Tutaj. Tam są jakieś kwiaty? Ale ten czerwony to jest mak, stary, mak? No, ale mak fajnie jest... Pożywny. Ale to powinien być tulipan chyba, bo że chcę ją przytulić i że tulipan, wiesz o co chodzi. Masz tulipana może? No były tam tulipany, nie? Czekaj, a może ja mam w ekwipunku jakiegoś tulipana? Dostałem strzała. Czekaj, no nie ma tulipana. Mam tulipana, mam czerwony tulipan. Czerwony tulipan, stary, o nie, bije mnie ten szkielet. Do zamku. Dobra, idę. Ojej, o! Manticora cię goni. Wiem, ale spokojnie. Stary, jak się te przeprosiny nie udają, to ja tutaj na tym, na szubienicy kończę w tym momencie, na tym odcinku. Co ty gadasz? Normalnie wszystko się udaje, chodź do góry. Ale on nie wiem, czy ona mi tak wybaczy teraz. Ile masz? Masz cały bukiet? To mam, a może powinienem jej dać kamień z napisem love, co? Czekaj, kurczę, bo mnie tu bije ten szkielet. A masz taki kamień? No bo, wiesz, no bo kwiaty szybko schną. No też w sumie prawda, ale kamień... No ale kurczę, no nie mam kamienia z napisem love. Może no kiedyś to... jej załatwię taki... Czekaj. Czy masz to taki ja kamień? Coś mam. Czekaj. Nie mam niestety. Ja mam płatki róży, chcesz? No nie, no to już wolę jej dać tulipana. Dobrze. Same płatki róży to tak wiesz. Czy to jest hity na to jest przecież. Netherowa, co ty? Pomyliłeś się chyba. Płatki róż. Nie, to nie są płatki róż. Weź to. No ja dobra, płatki daję jej tulipana. Róż. Dobra. Jaki... Co ty mówisz do mnie? No płatki róży, no... Aha, ja już zacząłem rozumieć gładki róż i sobie mówię, nie, no dobra ty jesteś jakiś odklejony. Ja wiem, co możesz dać, cygaretę. Nie, stary, ale na to nie pójdzie dziewczyna, słuchaj. Każda dziewczyna chce dostać kwiaty, jak ma być przeproszona. Ty goni cię, duch! Dobra, pokonałem go. Dobra, dziękuję. No i co, i cały bukiet? 8 tulipanów mam, to jest bukiet już? Tak. To już jest bukiecik. Dawaj, ale ona mnie nie przyjmie, stary, ten, czekaj, ja może ci zostawię najcenniejsze ja rzeczy. Mogę dać. Czekaj, nie, no to będzie bez sensu. Czekaj, ja robię tak, czekaj. Zostawię ci tutaj moje jakieś rzeczy, bo ja boję się z tym iść, jakby mnie zabiła, to wiesz, lepiej, żeby tego tam nie stracić. Bo już mogę tego nie odzyskać nigdy. Czekaj, czemu te skrzynki są wszystkie wypełnione? Dobra, tu ja biorę jakąś skrzynkę, do tego chowam wszystko. O nie, znowu coś strzela, weź, obroń mnie. Dobra. Dobra, jeszcze zbroję ściągnę. Idę tak bez niczego. O, Indiana Toast. Kurczę. Tak, dokładnie. Indiana Toast idzie się jej oświadczyć. Dobra. Znaczy, przeprosić w sumie. Oświadczyny może kiedy indziej, bo dzisiaj to już jest nie najlepszy moment, nie? Ja w ogóle na oświadczyny to chciałbym zrobić taki, wiesz, takie wyjątkowe miejsce. Przygotować na to, żeby to było perfekcyjne. A ja, ale to zepsułem. David, ty mnie podpuściłeś. Co cię? Ała! Bo mnie podpuściłeś. Powiedziałeś, żebym ją trollował, bo ja chciałem na serio się oświadczyć. Ale nie, ale teraz... I ona by się zgodziła, stary. Ja już bym miał żonę, ty. Ale ty mnie podpuściłeś teraz. Dobra. Powiedziałeś o tym trollu. No nie, no przepraszam, dobra, David, przepraszam, masz jednego tulipana, gdzie ty jesteś? Tutaj. Masz jednego tulipana w formie przeprosin teraz za to, co powiedziałem, idę do niej 7 tulipanami. 7 tulipanów, bo to szczęśliwa liczba, mam nadzieję, że mi wybaczy. No okej, okay. Obserwuję was. O kurczę, dała tu tabliczkę, to wstęp wzbroniony, stary, ja nie wiem, czy ja powinienem tam iść, ja się boję. Nie, to ja ją ściągnę tutaj na dół. O dobra, to ja wyjdę zza rogu. Okej. Okay. Hejka! Słuchaj, jest bardzo ważna sprawa na dole. Co to znaczy ważna sprawa? Bardzo, ale to bardzo, no... Pali się garnek, chodź. Jaki szybko. Garnek się no pali? No tutaj, zauważ. Zobacz. Słuchaj, chciałbym cię bardzo przeprosić za to, co wykonałem w tym momencie, ponieważ to... Nie, no przepraszam, nie odchodź. To był nieśmieszny żart.
w formie przeprosin chcę ci dać te 7 tulipanów. To jest 7 czerwonych tulipanów dla dziewczyny najlepszej na świecie. Czemu 7? Czemu 7? Bo 8 ma Dave. Czemu ma 8? O, to jest 8. No przepraszam, to był taki nieśmieszny żart. On mnie podpuścił. Co? Nieprawda. Naprawdę. To on mnie podpuścił, ja chciałem naprawdę się oświadczyć, nieprawda, ale... Nieprawda, uciekaj, stary, uciekaj, ona cię i tak nie dorwie. Proszę, wybacz mi. No dobrze, no. O, dziękuję, wybacz. Buziaczek. Okej, okay, superancko. Ale jeszcze raz tak zrobisz. Nie, już przepraszam, już drugiego nie będzie. Drugiego razu już nie będzie takiego niefajnego. Obiecuję, no, obiecuję, że już nie będzie pranków. To był prank za to, że ty mnie prankowałeś wcześniej. Mhm. Chociaż już ci i tak w sumie było, że spełniałeś moje życzenia. Ale to nieważne. Dobra, w tym momencie dziękuję bardzo za oglądanie wam wszystkim. Do zobaczenia w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam oczywiście do Milki na kanał i do Dave'a, którzy byli dzisiaj na odcinku. Trzymajcie się, do jutra, na razie, pa, pa.